Czuwajcie, z tej strony Lykosia, na zupełnie nowym tle. Chciałabym was wszystkich bardzo serdecznie przywitać i witam was w temacie, który jest na czasie. Tak naprawdę trochę powiem o zależności harcerstwa, a tej epidemii, która teraz trwa. Czyli oczywiście będzie to odcinek Koronawirus, a harcerstwo. Zapraszam. W niedługim czasie na kanale pojawi się prawdopodobnie Q&A, ponieważ na Instagramie dużo z was zadało mi mnóstwo pytań i... Chciałam na to odpowiedzieć tak elegancko, ale troszkę mi nie wyszło. Jeżeli nie macie jeszcze mojego Instagrama w zaobserwowanych, to zapraszam was tutaj wszystkich. Lykosia JPEG. Tak, wszystko super. Tak więc, wczoraj, to jest 12 marca, Naczelnictwo ZHR-u wydało rozporządzenie, że wszelkie spotkania jednostek, czy to zastępów, drużyn harcerskich, wędrownych, gromadz zuchowych, wszelkie zgromadzenia harcerskie mają być do 29 marca przynajmniej zupełnie odwołane. Co to znaczy? To znaczy, że nie możecie zorganizować zbiórki ani zastępu, ani drużyny. Tak więc, skoro już trwa ta epidemia i żadne z nas za bardzo nie może wychodzić z domu, i proszę weźcie to pod uwagę, nie chodźcie po sklepach. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny, to jest czas, żeby o siebie zadbać, słuchajcie. I sądzę, że można to nazwać takim trochę nowym rokiem, ponieważ można to zmienić na moment, gdzie wprowadzimy nowe postanowienia. Mam tu telefon, z których przeczytam wam kilka rzeczy. Sądzę, że jest to dobry czas, żeby o siebie zadbać. Czyli śpimy dużo, jemy zdrowo, a propos jedzenia zdrowo, może to jest najwyższa pora, żeby nauczyć się gotować. Oraz, jeżeli nie musimy, to nie przemieszczamy się transportem publicznym, a lepiej może właśnie wsiąść na rower, odkurzyć go, wyjąć z piwnicy, może lepiej gdzieś się przedostać na piechotę na przykład. No ale dobra, jako harcerze mamy we krwi służbę drugiemu człowiekowi. Tak więc, jak mogliście już zauważyć, ostatnio dość popularne zrobiło się wywieszanie kartek na drzwiach i pisanie, że jeżeli potrzebujecie pomocy, to pukajcie do sąsiadów pod numerem 17 na przykład, to my zrobimy wam zakupy, albo wyprowadzimy wam psa, albo nie wiem, posprzątamy wam w domu. Słuchajcie, to jest boski pomysł i my jako harcerki i harcerze, moim zdaniem, możemy w ten właśnie sposób służyć osobom starszym, które są szczególnie narażone na tego oto koronawirusa. Pomimo tego, że już jestem w trakcie montażu tego filmu właśnie, który oglądacie, to doszłam do wniosku, że pamiętajcie też, że jako osoby młode jesteśmy nośnikami właśnie tego oto wirusa. Tak więc, jak zrobicie już tej starszej osobie zakupy, to może lepiej zostawcie je po prostu pod drzwiami, zamiast mieć bezpośredni kontakt z nimi, żeby naprawdę nic się nie stało, żeby nie zarażać, żeby dbać o siebie i o drugiego człowieka też, proszę. No i oczywiście warto, jak już dbamy o to, żeby dużo spać, dużo jeść, warto zadbać o to, żebyśmy się nie zarazili koronawirusem. Jeżeli o to chodzi, to słuchajcie, tutaj jest mój brat. Dzień dobry Państwu, ja jestem Johnny Vlog i dzisiaj na kanale poprowadzę filmik dotyczący koronawirusa. No właśnie, on na swoim kanale wrzucił filmik, w którym mówi, jak umyć ręce. To jest naprawdę super filmik i dobry moment, żeby nauczyć się te ręce myć. Pamiętajcie, że myjemy je co najmniej pół minuty, 30 sekund, to nie jest długo, a słuchajcie, przydaje się. Dobra, słuchajcie, jeżeli kaszlecie i kichacie, to pamiętajcie, żeby robić to w łokieć, o w taki sposób. Oraz jeżeli macie wysoką gorączkę, suchy kaszel, bóle mięśni, bóle głowy, i podejrzewacie, że to może być właśnie koronawirus, to pamiętajcie, że nie jedziecie na SOR. Nie! Słuchajcie, wiele osób o tym nie wie, ale trzeba zadzwonić po służby sanitarne, które przyjadą po was albo powiedzą wam, gdzie macie się kierować w chwili, gdy podejrzewacie u siebie zarażenie tym oto wirusem. Tak więc, uważam, że to jest fantastyczny moment, żeby odkryć cuda internetu i na przykład zauważyć, że życie dało nam Skype'a i że można zorganizować radę drużyny, radę zastępu, zbiórkę zastępu przez Skype'a. Może to jest dobry moment, żeby zadzwonić na przykład do drużynowej, rozpisać właśnie internetowo sprawność i nauczyć się właśnie gotować, szyć, wyszywać, tańczyć, śpiewać, czy cokolwiek innego. To jest naprawdę fantastyczny moment, żeby zdobywać sprawności, żeby
rozwijać się samemu, uczyć się. Słuchajcie, nauka jest strasznie ważna i zauważycie to prawdopodobnie później, ale to jest super poznawać nowe rzeczy i uczyć się, zdobywać nowe doświadczenia. To jest dobry moment, żeby pomagać i pamiętajcie, dbajcie o siebie. Zapraszam Was na filmik do swojego brata, zapraszam Was na mojego Instagrama, a Wy trzymajcie się zdrowo, czuwajcie w uśmiechu, no i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!